Święto Dziękczynienia, obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca, zostało ustanowione w 2008 roku. W Białymstoku odbyły się w niedzielę główne obchody 25. rocznicy wizyty w mieście papieża Jana Pawła II. Najważniejszym ich punktem była dziękczynna msza święta w archikatedrze, której przewodniczył metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski. Na jej zakończenie odsłonięta została tablica upamiętniająca 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II. Projekt ustawy frankowej zostanie skierowany do Sejmu najprawdopodobniej do końca czerwca, zapowiedział dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Poinformował, że w poniedziałek pracę ma zakończyć zespół ekspertów, a we wtorek odbędzie się prezentacja konkluzji. Prezydencki projekt tzw. ustawy frankowej przewiduje przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po sprawiedliwym kursie. Zakłada też trzy rodzaje restrukturyzacji kredytów: dobrowolną, przymusową i przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. Będą zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczące m.in. monitoringu i kontroli osobistych wobec wychowanków poprawczaków, poinformowało Biuro Prasowe Ministerstwa Skarbu. W drugiej połowie roku mają być prowadzone kompleksowe prace nad nowelizacją ustawy. To odpowiedź resortu na zarzuty zawarte w zaprezentowanym w środę raporcie RPO dotyczącym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Niedziela była 13. dniem strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka. Po południu odbyły się kolejne rozmowy pomiędzy dyrekcją szpitala a protestującymi. Ostatecznie zdecydowano, że negocjacje zostaną wznowione jutro. Przed placówką odbyła się też pikieta pod hasłem Solidarni z dziećmi z Centrum Zdrowia Dziecka. W centrum jest zatrudnionych około 800 pielęgniarek. Strajkujące twierdzą, że każdego dnia w szpitalu brakuje ich około 70 i nie są w stanie zapewnić pacjentom właściwej opieki i bezpieczeństwa. W niedzielę dla dzieci i ich opiekunów otwarto ogrody Kancelarii Premiera. Uczestników pikniku pod hasłem Dzieci rządzą, Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera Rady Ministrów przywitała szefowa rządu Beata Szydło. Po oficjalnym otwarciu szefowa rządu odwiedziła stoiska, na których czekały przygotowane atrakcje dla dzieci. Były m.in. stanowiska poszczególnych ministerstw, szkół i instytucji państwowych. Mieszkańcy gmin Warka i Chynów w województwie mazowieckim blokowali drogę krajową numer 50 w powiecie grójeckim. Był to wyraz sprzeciwu wobec planów budowy linii wysokiego napięcia przebiegających przez tereny obu gmin. Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja spowoduje dewastację regionu. W proteście uczestniczyło 200 osób. W nadleśnictwie Rymanów w Beskidzie Niskim leśnicy i pszczelarze rozpoczęli projekt edukacyjny pod nazwą Las Pszczelarski, Las Bartny. Chcą w ten sposób przypomnieć o symbiozie lasu i pszczół. Pierwsze wycieczki w Lesie Pszczelarskim, Lesie Bartnym pojawią się jeszcze w czerwcu. Z katedry w Kolonii nieznani sprawcy ukradli relikwie świętego Jana Pawła II, fragment materiału z kroplą jego krwi, poinformowała archidiecezja kolońska. Policja wszczęła dochodzenie. Nieznany sprawca lub sprawcy uszkodzili relikwiarz, który od grudnia 2013 roku był przytwierdzony do ściany w północnej części nawy poprzecznej kościoła i zabrali znajdujący się w środku przedmiot. Kradzież odkryto w niedzielę rano. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie oznaczało końca idei zjednoczonej Europy i nie powinno być postrzegane jako przerażający scenariusz, powiedział w niemieckim radiu wiceszef Parlamentu Europejskiego. Niemiecki eurodeputowany należący do Liberalnej Partii Wolnych Demokratów wyraził nadzieję, że w referendum 23 czerwca w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej Brytyjczycy zagłosują jednak za pozostaniem we wspólnocie. Podkreślił jednocześnie, że Unia Europejska przetrwa bez względu na wynik plebiscytu. Libijskie oddziały wspierające rząd jedności narodowej odbiły z rąk państwa islamskiego bazę lotniczą Gardabija, znajdującą się na południe od zajmowanego przez bojowników państwa islamskiego miasta Syrta, poinformowały źródła wojskowe. W starciach zginęło 3 libijskich żołnierzy, a 5 zostało rannych. Wysłuchali państwo wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Świadek nadziei.
Nigdy nie pozwolił odebrać sobie nadziei, a dziś ratuje zagrożone życie. Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, nowym polskim świętym. Czytam w naszym dzienniku. Anakonda to test na zgranie. Praktyczne przekazanie i przejęcie odpowiedzialności przez elementy dowodzenia NATO jeszcze nigdy nie było w Polsce ćwiczone. Rozmowa z generałem broni Markiem Tomaszyckim, dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Walczy się do końca. O drodze do finału Ligi Mistrzów, sportowej pasji, rodzinie i Bożym prowadzeniu opowiada w specjalnym wywiadzie dla naszego dziennika Sławomir Szmal, bramkarz w piłce ręcznej. Sezon na truskawki. Siostra Teresa poleca zdrową i kolorową sałatkę z truskawkami i szpinakiem oraz sernik z truskawkami. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Zbliża się północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa. I zapraszam, byśmy najbliższe 3 godziny spędzili wspólnie. Rozpoczynamy już poniedziałek, 6 dzień czerwca i na początku nowego dnia, jak to codziennie czynimy, uczynimy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
dobrej nocy. Zapraszam na informacje Radio Tok FM. Słyszymy się za tydzień w niedzielę po 23. Dobranoc. Anka Grzywacz. Dobry seks. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Ostrzelony autobus we Francji. Jedna osoba została poważnie ranna. Trzy osoby trafiły do szpitala po groźnie wyglądającym wypadku w wesołym miasteczku w Krakowie. Unia powinna brać przykład z Australii w polityce migracyjnej, uważa szef dyplomacji Austrii. Nieznany sprawca ostrzelał autokar na autostradzie we Francji. Oddał strzały z mostu znajdującego się w połowie drogi między Lyonem a Marsylią. Najprawdopodobniej strzelał z broni myśliwskiej. Sześć osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Została raniona w oko odłamkiem szkła. Wśród rannych jest też dziecko. Autobusem z Hiszpanii wracali turyści z Czech. Policja rozmieściła więcej radiowozów na mostach nad autostradą na wypadek, gdyby podobny incydent miał się powtórzyć. Tymczasem mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią we Francji rozpoczęli sprzątanie domów i obejść. Powódź w środkowej części kraju zabiła 4 osoby. Ranne zostały 24 osoby. Tysiące były zmuszone do ewakuacji. Najbardziej zniszczone zostały obszary położone na południe od Paryża. Jeśli chodzi o straty, to nie mam już mebli, ubrań. Mój samochód, który był na zewnątrz, nadaje się już tylko na złom. Tak myślę. Mówiła jedna z mieszkanek. Padający ciągle deszcz we Francji sprawił, że Sekwana osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. Wiele dróg zostało zalanych pod wodą. Znalazły się też małe przedsiębiorstwa położone na nabrzeżach rzeki. Powódź wymusiła też zamknięcie podziemnej linii pociągów podmiejskich. Poziom rzeki ma wracać do normy co najmniej przez tydzień, twierdzą hydrolodzy. Przypomnijmy, 10 czerwca we Francji ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W Krakowie, w wesołym miasteczku, trzy osoby spadły z karuzeli. Wśród poszkodowanych jest 18-latka i dwoje dzieci. O szczegółach Kinga Kalita. Do wypadku doszło około godziny 13. Jak poinformowała mnie Anna Zbroja z małopolskiej policji, cała trójka nagle wypadła z karuzeli typu wirująca kanapa. 18-latka, 12-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka spadli z około 2 metrów na podest i na trawę. Jak powiedziała mi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia, wezwanie, które otrzymali, było dramatyczne. Gdy na miejsce przyjechała karetka, na szczęście stan dzieci był dobry i były one przytomne. Dzieci trafiły jednak na obserwację do szpitala uniwersyteckiego i szpitala żeromskiego. 12-latek i 10-latka są głównie potłuczeni, a u starszej dziewczyny pogotowie podejrzewa uraz kręgosłupa. Z Krakowa Kinga Kalita. Tok FM. Słuchasz informacji Tok FM. Szef MSZ-u Austrii Sebastian Kurz uważa, że w polityce wobec uchodźców Unia powinna brać przykład z Australii. To znaczy, że emigranci usiłujący przedostać się przez Morze Śródziemne powinni być natychmiast odsyłani do kraju pochodzenia lub internowani na Wyspach Greckich. O propozycjach szefa austriackiej dyplomacji poinformował dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung na stronie internetowej. Ratunek przed utonięciem na morzu nie może być przepustką do Europy, powiedział Kurz. Obecna polityka migracyjna Unii Europejskiej powoduje, że ludzie ryzykują życiem i tysiącami się topią, zaznaczył minister. Szef MSZ-u Austrii wyraził też wątpliwość, czy zapisy genewskiej konwencji w sprawie uchodźców, które pochodzą z zupełnie innych czasów, odpowiadają jeszcze obecnym wyzwaniom. Konwencja z 1951 roku jest kluczowym dokumentem prawnym w dziedzinie ochrony uchodźców. Dokument zabrania zawracania ich do kraju, z którym wiążą się ich obawy dotyczące prześladowań. Tymczasem tylko jeden uczestnik zgłosił się w sobotę na północy Niemiec na demonstrację przeciwko polityce migracyjnej kanclerz Angeli Merkel i nadużywaniu przez obcokrajowców prawa do azylu. Policja odwołała więc demonstrację, ponieważ przepisy stanowią, że w demonstracji muszą uczestniczyć co najmniej 3 osoby. Mocno zawiedzionych było kilkudziesięciu członków młodzieżówki socjalistycznej, którzy planowali kontrdemonstrację, a prawie 200 policjantów, którzy musieli strzec porządku podczas wiecu, zakończyło wcześniej w służbę i wróciło na komendę.
pogoda. W poniedziałek Polska będzie pod wpływem wyżu z nadpołudniowej Szwecji. Napływać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na krańcach północnych do 23 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wierzą w zwierzę. Ja będę starała się jak zwykle uwierzyć w ludzi, bo w zwierzę to już dawno wierzę. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Proszę dzwonić do mnie za kilkanaście minut pod numer 22 44 44 044, a dziś zacznę od zaprosin. Zapraszam wszystkich mieszkańców Ożarowa i okolic, jak również tych, którzy z Warszawy mogą dojechać do Ożarowa. Na Dni Ożarowa atrakcją tych dni będzie wspaniały zespół Blue Cafe, a możecie Państwo przy okazji zrobić coś dobrego, dlatego że taką akcję zbiórki różnych rzeczy dla zwierząt w schroniskach organizuje Fundacja Chce Mieć Przyszłość. Możecie Państwo tam przynosić karmy, możecie przynosić koce, śpiwory, a w podzięce za to dostaniecie sadzonki kwiatów i ziół od firmy Pnos Ożarów. Pnos Ożarów firma ufundowała sadzonki, które dostaną w prezencie wszyscy ci, którzy zechcą wspomóc schronisko. Chcę przypomnieć, że wspomaganie schroniska oczywiście jest wspaniałe, zarówno pieniędzmi, jak i darami, ale, proszę Państwa, nic tak nie działa jak własne ręce, własny dom i własne serce. I każdy pies w schronisku czeka przede wszystkim na to, żeby mieć swój dom i swojego ludzkiego przyjaciela. Drugie zaproszenie jest osobiście ode mnie, dlatego że dzisiaj o 12 w kawiarni na ulicy Bagatela 7, to jest bardzo specjalna księgarnia, przepraszam, coś plotę od rzeczy, księgarnia niezwykła o tyle, że w tej księgarni książki sprzedaje i wita gości kot. Prawdziwy kot, nie kot w butach wajkowy, tylko żywy kot. Więc zapraszam ja i kot na spotkanie o godzinie 12, Warszawa, ulica Bagatela 7, księgarnia z kotem. No a teraz może będę mogła usprawiedliwić swoje takie smutne roztrzepanie trochę, bo wyobraźcie sobie Państwo, że na ostatnie moje apele tydzień temu nie odpowiedział nikt. Nikt nie zadzwonił, nie było ani jednego telefonu, nikogo nie obchodzą stare, stęsknione miłości psy, które jeszcze nic dobrego od ludzi nie zaznały, a liczą na to, że jednak człowiek nie jest kanalią. No ważne teraz są wakacje, piękna pogoda, rower, najnowszy strój. Przecież to też może być, ale niech w tym stroju będzie bijące serce. Nie będę więc ogłaszała tych psów. Nie powiem tego, co sobie myślą ludzie, którzy mówią, ja nie mogę, każdy może. Podam tylko telefon, pod którym, jeśli w kimś się obudzi jakaś iskierka miłosierdzia, to się o te wszystkie psy może dowiedzieć. To jest telefon do wspaniałej wolontariuszki ze schroniska na Paluchu, pani Moniki. Pani Monika wie wszystko o tych psach, dlatego że ja od niej o tych psach się dowiaduję. I to jest numer telefonu 603-656-853. 603-656-853. No i dzisiaj mam do ogłoszenia psa, który jest rasowy, więc nie mam żadnych wątpliwości, że chętnych będzie bardzo dużo. Oczywiście żaden pies rasowy nie jest winien temu, że rasowy, natomiast preferowanie psów rasowych to czysty rasizm, co nie znaczy, że ten pies nie potrzebuje pomocy, bo bardzo potrzebuje pomocy i mam nadzieję, że chociaż on znajdzie kochający dom. To jest pies rasy Ridgeback, jest ma około 4 lat, jest wykastrowany, można się o nim dowiedzieć dużo na stronie Fundacji Duch Leona lub przez telefon, dzwoniąc pod numer 607
901-197, 607-941-197. Już widzę, że popełniłam pomyłkę i to fatalną, dlatego że księgarnia z kotem mieści się na ulicy Bagatela 14. Nie wiem, dlaczego podzieliłam to przez 2 i podałam numer 7, więc poprawiam się, proszę państwa. Księgarnia z kotem mieści się w Warszawie na ulicy Bagatela 14. 14 to jest praktycznie ruch Placu Unii. To tyle z zaproszeń, tyle ze smutnych ogłoszeń, to znaczy braku ogłoszeń. Jednak myślę, że ten telefon może zabrzmi u pani Moniki, w kimś z państwa się obudzi. Czas chcę powiedzieć, że miałam zaszczyt osobiście poznać Bodzia, którego bardzo długo ogłaszałam i który trafił do najlepszego na świecie domu. I mam nadzieję, że jakoś tak zrobimy, żeby państwo, którzy wzięli Bodzia, który 12 lat siedział w schronisku, mogli zadzwonić, powiedzieć, ile radości wniósł Bozio i ile oni mogli mu dać i mogą dać radości. Życie wtedy nabiera sensu. A teraz przejdę do tego, co jak się okazało. Wydawało mi się, że to jest takie oczywiste, że już wszyscy w Polsce wiedzą, że kastrowane zwierzęta nie są okaleczone. Okazuje się jednak, że nie. I cały czas pokutuje takie przekonanie, że jeżeli wykastrujemy psa, czy kota, suczkę, czy kotkę, to zrobimy mu ogromną krzywdę i tak naprawdę to jest tak, specjalnie się mówi, żeby psów nie przybywało, ale to jest ta krzywda, to jest ingerencja w naturę, to jest odbieranie zwierzętom naturalnych skłonności, tratatata. Proszę państwa, jeszcze raz przypomnę, dlaczego w przypadku suczek i kotek kastracja, nie sterylizacja, kastracja. Zaraz powiem dlaczego. Nie czyni żadnego zła, jeżeli jest zrobiona w odpowiednim wieku. Dlatego, że zarówno suczki, jak i kotki to są zwierzęta, samice, czynne rozrodczo, tylko sezonowo. Zauważcie państwo, wszyscy ci, którzy mieli suczki, mają suczki, jeszcze nie wykastrowane, wiedzą, że cieczka nie jest tak jak u ludzi okres menstruacji co miesiąc. Cieczka u suczki jest raz, dwa razy w roku. Czasem zdarzają się takie suczki, które mają ją 3 razy w roku. I dzielą tę cieczkę bardzo długie okresy, bo rok ma 12 miesięcy. Więc jeśli cieczka jest raz w roku, to jest co 12 miesięcy. Jeżeli 2 razy, to co pół roku. Jeżeli 3, to co 4 miesiące. Więc są to bardzo długie okresy, kiedy organizm tych samiczek i suczek i kotek, bo kotki mają z kolei ruje, wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy są sprzyjające ku temu warunki, u nich rzeczywiście można podzielić ten okres gotowości do rozrodu na jakby 2 tury. Kiedy ruja występuje często, jeśli nie ma ciąży, wtedy kiedy jest ciepło, dzień jest długi i potem cisza całą zimę, kiedy dzień jest krótki i warunków do wychowywania potomstwa nie ma. Więc kotki organizm też zna stan uciszenia. Oczywiście ci, którzy hodują koty i starają się mieć jak najwięcej kociąt, no nie będę się na ten temat rozwodzić, mogą prowokować te ruje w bardzo różnych okresach roku, niekoniecznie właśnie wtedy, kiedy wystąpiłaby ona naturalnie, choćby tym, że odpowiednim oświetleniem, odpowiednimi lampami można spowodować, nie tylko hormonami, to, że cieczka, że ruja wystąpi u kotki w czasie, kiedy w naturalnych warunkach nigdy by nie wystąpiła, ale ja nie o tym mówię. Mówię o tym, że zarówno u kotki, jak i u suczki ciało, organizm jest w pełni przygotowany na czas, kiedy hormonów rozrodczych, czyli estrogenów, jakby jest w minimalnej ilości we krwi, w komórkach. Jest tego naprawdę bardzo maleńko, jest tego tylko tyle, ile potrzeba do funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania pewnych narządów, mięśni itd. Natomiast
Trzeba pamiętać, że estrogeny nie są wydzielane tylko i wyłącznie przez jajniki. Wydzielane są również w innych tkankach organizmu i z reguły ta ilość wydzielana w innych tkankach organizmu zupełnie wystarcza dla chociażby prawidłowej kurczliwości mięśniówki pęcherza. W związku z czym, jeżeli usunąć jajniki, które produkują tą główną porcję estrogenów wtedy, kiedy one są potrzebne do rozrodu, to jakby nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Nie jest to żadne okaleczenie. Okaleczeniem jest wykonanie tego zabiegu wówczas, kiedy na przykład organizm jest niedojrzały płciowo. Ja o tym mówiłam już milion razy, więc powtórzę to jeszcze raz. To jest taka zła moda, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych, a wynikała z tego, że rzeczywiście, jeżeli usunie się jajniki młodej samicy, która jest jeszcze niedojrzała płciowo, to ma się prawie stuprocentową gwarancję, bo przypominam, że w biologii nie ma stuprocentowej gwarancji, więc prawie stuprocentową gwarancję, że nigdy u tej samicy nie wystąpi nowotwór gruczołu mlekowego. I rzeczywiście to prawda. Jeżeli wykastrować młodą koteczkę, dziecko koteczkę, szczeniaczka, suczkę, to szansa na to, że powstaną nowotwory gruczołu mlekowego jest praktycznie zerowa. Ale koszt tego jest bardzo duży, bardzo duży. Dlatego, że każdy z nas wie dobrze, jak ogromną rolę w dojrzewaniu organizmu odgrywają hormony płciowe. Powiem inaczej, bez hormonów płciowych organizm nie dojrzeje, nie osiągnie swojego stanu przewidzianego przez matkę naturę. Taki organizm jest niezidentyfikowany pod względem płciowym do tego stopnia, że tak naprawdę pewne zmiany, które są konieczne dla uzyskania dojrzałości fizycznej, dojrzałości umysłowej, są niezbędne, a wywołać je mogą tylko i wyłącznie hormony płciowe. A więc bardzo proszę w imieniu kotek i suczek, żeby tego nigdy nie robić, dopóki u kotki nie wystąpi pierwsza ruja, a u suczki nie wystąpi pierwsza cieczka. To bardzo ważne, dlatego że one będą takie, jakie miały być, a nie będą absolutnie okaleczone. To samo oczywiście dotyczy samców. Wtedy, kiedy będą wykastrowane w momencie, gdy dojrzeją, u kocura to się czuje, dlatego że jego mocz nabiera bardzo przykrego zapachu i wiemy, że jest dojrzały płciowo. U psa z reguły można uznać, że jest to czas, kiedy zaczyna podnosić nogę, choć jeżeli pies nie sprawia żadnych kłopotów, warto jeszcze troszeczkę poczekać, żeby w pełni osiągnął swoją taką męską i sylwetkę i budowę i myślenie męskie. Także mam nadzieję, że przekonałam Państwa. Jeśli nie, to jeszcze raz będę to powtarzać. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. To jest powtórka. Oddzielny zespół techniczny lub część podlegające wymaganiom technicznym określonym w przepisach dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych przeznaczone do zastosowania w spokojnie poradzimy o przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Poradnik drogowy TOK FM od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam, Krzysztof Woźniak. To jest powtórka. Zapraszam oczywiście, tak jak mówiłam, nie tylko tych, co już wierzą, ale jeszcze tych, co nie wierzą, a chcą uwierzyć, a nawet jak nie chcą, to mam nadzieję, że uwierzą. Czekam na Państwa telefony pod numerem 22 44 44 044. Przypomnę jeszcze telefon do Fundacji Duch Leona, w której czeka 4-letni Ridgeback kastrowany. To jest 607 941 197.
I witam panią Martynę z Poznania. Dzień dobry, pani Martyno. Dzień dobry. Słucham pani audycji zawsze w niedzielę. Cieszę się Chciałam zapytać, ja jestem technikiem weterynarii i... Tym bardziej się cieszę. ...zwierząt. I chciałam zapytać o jedną rzecz, ponieważ rozmawiamy właśnie dzisiaj o kastracji i sterylizacji. Jest jedna rzecz, która na przykład mnie dosyć moralnie gryzła i miałam... Ale teraz pani przerwę. Powiem, tak? Że my nie trzeba dzielić. Właśnie to jest pewien błąd, który podobno nawet w urzędowych pismach tkwi, że się sterylizuje się suczki i kotki, kastruje się psy. Nie, proszę pani, kastruje się i samice, i samce, bo kastracja jest usunięciem gruczołów rozrodczych. Sterylizacja jest uniemożliwieniem rozrodu. Więc można na przykład podwiązać, prawda, nasieniowody, tak. czy i to i będzie sterylizacja. Każda kastracja jest sterylizacją, nie każda sterylizacja jest kastracją. Tak, tak. Mi chodziło tylko o zabieg jeszcze inny, ponieważ bardzo dużo widzę dyskusji na ten temat na forach. Coś, co się nazywa w żargonie takim weterynaryjnym, powiedzmy, sterylką aborcyjną. I chciałabym się zapytać właśnie, jak się pani doktor... Nie ma czegoś takiego jak sterylizacja, kastracja aborcyjna. Jeszcze raz przypomnę, niech pani nie używa słowa sterylizacja. Jest pani technikiem weterynarii. No mówię, to jest żargon, tak? To jest, ale nie, o tym po prostu, tak, ale to jest, kastrujemy, wszyscy się przyzwyczaili, usuwamy gruczoły rozrodcze. Nie ma kastracji aborcyjnej, dlatego że aborcja jest wyrwaniem z zacisznej macicy, zarodka wczesnego płodu, prawda? Natomiast kastracja podczas ciąży, która nie ma nic wspólnego z aborcją, jest niczym nadzwyczajnym, a wręcz koniecznością, żeby nie dopuścić do tego, żeby te szczenięta lub kocięta się urodziły. Właśnie to jest argument z jednej strony, prawda, że z jednej strony nie produkujmy bezdomnych zwierząt więcej. Oczywiście. A drudzy mówią, że nie zabierajmy tej, jeżeli jest to ciąża zaawansowana, to nie zabierajmy tej koci, psiej, mamie, dzieci. Ale ona jeszcze tego, ona tak wcale, dalej, tak? Ona tego tak nie planuje jak kobieta. Absolutnie nie. I proszę mi wierzyć, mówi, że w wysokiej ciąży nie chcą wykonywać kastracji. A jak się robi cesarskie cięcie? To co? To tak samo, to nie ma żadnego zagrożenia. To mówiłam, jeszcze raz powtarzam. Zagrożenie jest zawsze, kiedy robi to ktoś, kto jest niewprawny. Jeżeli ktoś umie i dobrze to robi, to jest łatwiejszym zabiegiem wykonanie kastracji wtedy, kiedy macica jest ciężarna, bo narząd jest większy, wszystko ładnie widać, wszystko ładnie można wydobyć z brzucha. Wszyscy wiedzą, że dla kogoś, kto nie jest w tym wprawny, kastracja bardzo młodziutkiej suczki czy kotki może być kłopotliwa, dlatego że to wszystko jest maleńkie, pokurczone, trudne do wyjęcia z jamy brzusznej. Natomiast w przypadku ciężarnej macicy ten zabieg jest bardzo łatwy. Natomiast zagrożenie dla życia jest takie samo jak w przypadku kastrowania nieciężarnej samicy. Także tutaj nie ma. Naprawdę nie należy dopuszczać, bo co się dzieje koszmarnego? Dopuszcza się do urodzenia tych szczeniąt i kociąt i potem je usypia jako ślepe mioty. Ja już o tym mówiłam wielokrotnie. Nie ma żadnych ślepych miotów, to są kocięta i szczenięta, które jeszcze nie otworzyły oczu. No właśnie, a czy pani doktor na przykład uważa, że powinna być jakaś granica wtedy dopuszczalności zaawansowania ciąży przy takim zabiegu, bo mi się też wydaje, że to ja uważam, że nie. Są już wyrobione szczeniaczki, prawda? Uważam, że kastrować zanim się nie oszczeni, zanim się nie okoci, szybko kastrować, żeby to się nie stało. Bo proszę pamiętać, że te płody, które są w macicy, one jeszcze nie przeszły tego chrztu bojowego, jakim jest poród, bardzo ważnego chrztu bojowego, kiedy nabierają samoświadomości tego, że istnieją, prawda? I nikt z nas nie pamięta tego okresu. I oczywiście one czują, oczywiście one odbierają, ale im bezpośrednio nikt nie robi krzywdy. Nagle zostaje zamknięte źródełko życia. Nikt ich nie wydobywa z macicy. Są w tym ciepłym, przyjaznym środowisku wodnym i nagle przestaje przychodzić życiodajny strumyczek i nic więcej. Mhm. Więc ja myślę, że to jest najbardziej humanitarne. Natomiast absolutnie niedopuszczalnym jest usypianie tych zwierząt wtedy, kiedy one się urodzą. A niestety to do tej pory się dzieje. Kiedy się urodzą, są już nietykalne.
To już nie czekamy. No, byłam ciekawa właśnie pani opinii, pani doktor, w tej sprawie. Uważam, dziękuję, że to jest bardzo jedyne rozsądne wyjście. Jedyne. Dziękuję pani Martyno, pozdrawiam serdecznie. I jest z nami pani Maria z Wrocławia. Dzień dobry, pani Maria. Pani Mario, dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Ta rozmowa, którą pani przeprowadziła, troszeczkę taka dla mnie była, no... Popieram panią, ale cieszę chciałabym się, żeby jak pójdę ze swoim kotem do lekarza, żebym tak właśnie miała konkretną informację, a nie bardzo się kierować sercem. Chociaż bardzo trzeba. Trzeba się kierować zawsze sercem, tylko rozumnym. Niech to serce ma troszeczkę rozumu. Tak. Nie wiem, na minutkę wyszłam z pokoju, z pomieszczenia, jak pani mówiła. Jest jeszcze jeden taki mit chyba, tak, że kotki czy pieski czy suczki należy kastrować po urodzeniu jednego miotu. No to jakaś bzdura, jakaś totalna bzdura. No więc ja pani powiem, ja tydzień temu mi z targu przyniosła pani koteczka, który ma 3 tygodnie. A, to maleństwo. 15 tego waży. No kruszek. To nie był ten, który miał być, ale to nic. Jest już kochany, po tygodniu się nauczył z kuwetki, jeść jadło. I właśnie to był taki, i pan na targu miał 2. Jednego rudego ktoś kupił, a drugi jest jak wyciągnięty z komina, bo jest taki jakiś podpalany, nie wiem jaki, nie obojętny. Najpiękniejszy na świecie. No właśnie, nauczył się już z kuwetki. Dzisiaj pierwszy raz poszedł do kuwetki i skorzystał sam, bez zadania. Jaki dzielny chłopak. No i jaki to sens? Dobrze, że myśmy tego kota wzięli. Całe pan szczęście. Powiedział, jeżeli ktoś chce kota, a każdy patrzy, że to się na dłoni mieści, on jeszcze zeza miał, znaczy zeza w sensie, że oczy nie były skoordynowane. Tak, tak. Patrzeniem. I proszę mi wierzyć, i to właśnie są skutki takiego jakiegoś, no trochę ludzkiej myślenia. Ludzkiej głupoty. On miał szczęście, gacuś, że przyszedł do nas. Ogromne. 20 lat mieliśmy kota, który... No odszedł po 20 latach, tak. Cudów nie ma. I długo się ze względu na chorobę zastanawiałam, czy wziąć, czy nie wziąć zwierzęcia, to jest odpowiedzialność. To nie ma, także trzeba wziąć. I tak jak się Maciek znalazł, który nas przygarnął kiedyś, tak, bo ktoś go prawdopodobnie wyrzucił, ten się nawet ludzi boi, więc gdzieś od jakiejś kotki zabrany. Coś tam. I pan po prostu mówi, no nie mam co z tym kotem zrobić, nie wiem co by zrobił, no wyobraźnia może działać. A ja się domyślam, co by zrobił, co jest robione na gminie, nie mówmy o tym. Ale jest, udało mi się przynajmniej, ale jest jeszcze taki mit. Pani pewnie o tym słyszała też. Słyszałam, więc jeszcze raz mówię, to jest bzdura, że absolutnie nie ma takiej potrzeby, a wręcz nie ma w ogóle po co, jeżeli jest tak dużo zwierząt. Ja się tylko pytam o jedną rzecz, że ci, którzy ulegają mitom niekastracji, czy kot, który wychodzi na zewnątrz, mówię o kocurze i który w domu nie bardzo przeszkadza czuchnąc, bo są takie, przez ludzi i to znam ludzi, którzy... Chodzi i produkuje następne mioty. Tak, oczywiście, bo on oczywiście. Mnie nie przeszkadza, a przynajmniej prawdziwy kocur. No któż tu się chce dowartościować, ja pytam. Ma pani rację, bardzo dobrze to pani powiedziała, pani Mario. Bardzo dziękuję za telefon, dziękuję, pozdrawiam bardzo, serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy pani Marii z Wrocławia i... Mamy teraz na antenie Lublin pani Elżbieta. Dzień dobry, pani Elżbieta. Doktor, tylko chwileczkę, bo chyba muszę ściszyć radio. Momencik, tak, tak, radio proszę ściszyć zdecydowanie. Mam nadzieję, że się już udało ściszyć radio, proszę państwa, bo zginęła nam pani Elżbieta. Proszę bardzo, musiałam dobiec do radia. Pani doktor, z mojej strony dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Gorąca prośba. 2 czerwca zginęła mi kotka, trikolorka, zaprzyjaźniona, pieszczoszka. No w ogóle odchodzimy od zmysłów. Czy ja mogłabym taki apel na Ależ antenie oczywiście, podać? Proszę powiedzieć, gdzie, do kogo dzwonić? Lublin, ulica Hirschfelda lub okolice.
trójkolorowa, biało, tak. Rudo, czarna. Jak ma na imię? Ma na imię Rudzik, chociaż to kotka. Rudzik, kotka Rudzik, trikolorka, zginęła na ulicy Hirschfelda. Na ulicy Hirschfelda 2 czerwca. W Lublinie, 2 czerwca. Bardzo proszę. Telefon, bardzo telefon pani Elżbieto. Tak, 785. 785. 199. 199. 808. 808. Lub stacjonarny. To proszę jeszcze stacjonarny. 81. 81. 747. 747. 24. 24. 66. 66. Mam nadzieję, że a pani, bardzo. Proszę nie ustawać i chodzić wieczorami. Chodzę. Wieczorami, wtedy, kiedy jest pusto, ale to czasem miesiąc się chodzi. Więc proszę absolutnie się nie zrażać. Chodzić wieczorami, kiedy jest pusto, kiedy nie ma ludzi z psami. Kiciać, zaglądać w okienka piwniczne, zaglądać w krzaki. No właśnie, tylko kiciać, nie ma takich nieokratowanych okienek, nie ma niestety. No ale są jakieś krzaki, są jakieś zakamarki. No właśnie, no właśnie. Więc trzymam kciuki, pani Elżbieto. Dziękuję za umożliwienie. I życzę, żeby się jak najszybciej Rudzik znalazła. Nie ma za co, ja współczuję z całego serca, wiem co to za rozpacz, wiem co to za cierpienie, jak zginie zwierzę, to jest okropnie, no, oby nigdy nikomu się to nie działo. Mamy telefon z Krakowa, dzwoni do nas pani Agnieszka, tak, pani Agnieszka dzwoni z Krakowa. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam pani doktor podziękować serdecznie za wielkie serce dla zwierząt i dla ludzi. Dziękuję bardzo. Tak dość nietypowo zaapelować do wszystkich właścicieli psów i kotów. Uważajcie na kleszcze, które w tym roku są straszliwie obecne i mordercze. To nie dlatego, że pani Agnieszko, niestety zawsze były, od wielu lat już były i są i każdy rok się mówi, że jest najgorszy. To nie dlatego, że mój piesek odszedł ponad miesiąc temu, po prostu babysiowego zmieszczyła. Dlatego trzeba przede wszystkim szybko reagować, bo pani Agnieszko, babesioza się pięknie daje leczyć, jeżeli zawczasu. Tak, ale pierwsze objawy były po prostu tak ogólne. On był no bo one zawsze są ogólne. Zawsze są prostu ogólne. Dlatego właśnie serdecznie apeluję do wszystkich właścicieli zwierzaków chronić i oglądać. Chronić, oglądać i przede wszystkim wtedy, kiedy coś nas niepokoi w psie. Coś jest takiego, po prostu ten pies jest senny, nie chce jeść, nie jest za bardzo, nie za wesoły. Natychmiast robić badanie krwi w kierunku babesiozy. No naprawdę. I tego lekarz nie zalecił. To bardzo źle. To bardzo źle, bo to są bardzo nietypowe objawy. Objawami babesiozy jest ogólna niechęć do życia. I to nie ma jakichś typowych objawów. Nie trzeba zresztą. My nie jest. Naprawdę chciałam serdecznie uczulić wszystkich, żeby uważali babę. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko. Chciałam tylko króciutko powiedzieć, że to był pies, jak ja to mówię, z odzysku. Luna mi się zdarzyła w mojej imieniny 10 lat temu. Była błąkającym się psem na wsi, potwornie zestresowanym, zagubionym, zaniedbanym i muszę powiedzieć, że Luna dała mi 10 najwspanialszych lat mojego życia. Więc teraz Luna się odradza w innych psach, proszę odrodzi szybko. Odrodzi się, obiecuję szybko, pani doktorze na antenie, odrodzi się w następnego psa. Potrzebuje troszkę czasu. Nie, one potrzebują, proszę nie być egoistką. Niech pani pamięta, że każdy dzień za kratami schroniskowymi to jest rok. I proszę tak nie mówić i proszę od razu wziąć dwa. Dwa nieduże psy, naprawdę. To się nie uda, no niestety mam takie warunki, że nie mogę dwóch, ale następny pies będzie na pewno wkrótce. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam pani Agnieszko i dziękuję za telefon. Dzwoni do nas z Płocka pan Krzysztof. Dzień dobry panie Krzysztofie. Halo? Słuchamy. Dzień dobry. U mnie nie będzie ani o kleszczach, ani o kastracji, tylko będzie o takich dwóch bandytach, kanalarzach, które trafiły do mojego domu. W skrócie, bo to jest strasznie długa historia, ale 2 dni temu w nocy koło 2 obudził nas telefon od koleżanki, mojej żony, która stwierdziła, że w studzience takiej, ale nie ściekowej, tylko telekomunikacyjnej są 2 małe koty. Tak. Żeby było ciekawie, o tych 2 małych kotach pół osiedla wiedziało od godziny, od nie wiem, 18, 17, dzieci tam zaglądały, patrzyły, ale nikt z dorosłych nic sensownego nie zrobił. To takie trochę nas to bolało, ta koleżanka wróciła z pracy późno, nie były sobie w stanie z mamą poradzić, żeby tą studzienkę otworzyć, w związku z czym ją
Otworzyliśmy, udało nam się jednego czarnego kociaka, kilkutygodniowego, ale takiego już jedzącego samodzielnie, wyciągnąć. Kotka go, mieliśmy wrażenie, że przejęła, z drugim nam się nie udało. Więc cały następny dzień moja żona czyhała na tego kota. Tak. Wsadziliśmy w końcu do tej studzienki, bo on tam, studzienki telekomunikacyjne mają takie przewody na kablu, on gdzieś tam poszedł sobie gdzieś dalej. Moja żona wstawiła tam pudełko z karmą. No i następnego dnia było zupełnie cicho. Ja byłem przekonany, tak, że już tego kota nie ma. Gdzieś koło godziny pierwszej w nocy w końcu moja żona nie wytrzymała. Mówi, idziemy do tej studzienki zajrzeć, bo ten drugi na pewno gdzieś tam jest. Zaglądamy, otwieram studzienkę, okazuje się, że w pudełku z karmą znajdują się dwa koty, czyli ten wyjęty wcześniej, tak, który mieliśmy wrażenie, że kotka go przejęła, bo tam chodziła koło niego, i ten, którego wcześniej nie udało nam się złapać. Jeden czarny z takim białym podszerstkiem, śliczny, a drugi czarno-biały. Też śliczny. Straszne wariaty, tak. Spały przytulone do siebie w tym pudle. Byliśmy przekonani, że tam jest tylko jeden, że ten drugi nie ma. A tu się nagle okazuje, są oba. Ja mam z tym mały kłopot, ale dzwonię nie tylko po to, żeby powiedzieć, że mam kłopot, ale także po to, żeby ludzi troszeczkę na pewne rzeczy uczulić. Te koty nie wpadłyby do tej studzienki, gdyby nie to, że pokrywa była po prostu wykruszona. Tam było tyle miejsca, że mały kot, idąc po trawniku, spokojnie sobie po prostu do tej studzienki wpadał. One nie są głębokie. To są tak dla dorosłego mężczyzny mniej więcej do pasa, natomiast kot nie jest w stanie się z tego wydostać. Tak, więc warto po prostu to przejrzeć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie wiem jak to jest, ale pamiętam, że za moich czasów, jak dzieci gdzieś znalazły kotka, który był w potrzebie, to biegły szybko do rodziców i mówiły, tato, mamo, trzeba go wyjąć, bo ten biedny kotek tam umrze z głodu. Tutaj nagle się okazuje, że pół osiedla wiedziało o tym, że te koty tam siedzą, ale nikt nic absolutnie nie zrobił. My się o tym dowiedzieliśmy, tak jak mówię, koło drugiej nocy już myśleliśmy, że się pali. To znak czasów, panie Krzysztofie, tak. Słucham? To znak czasów. Tak, no właśnie tak mi się wydaje, że kiedyś troszeczkę inaczej nas wychowywano. I kolejna sprawa, ponieważ my już mamy całe mnóstwo kotów, to te dwa koty, tak jak to mówię, kanalarze chętnie, są zdrowiutkie. Tak. Suwają tak, że się w ogóle w głowie nie mieści. One w tej chwili mają wydzielone takie miejsce dla siebie, żeby mogły poznawać świat przynajmniej w tej najbliższej okolicy. Są przeszczęśliwe, przezadowolone, mruczą. No w ogóle są niesamowite i najchętniej zostałyby z nami, ale tak szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem. Warunki na następne koty, nie wiem, zaapelujemy, żeby ktoś może te dwa kociaki przejął. Oczywiście, apelujemy, tylko że najlepiej by było, żeby poszły razem, dlatego że jeśli to jest rodzeństwo i one będą się cudownie, to będzie teatr dla każdego. Tak, one muszą być razem, nie ma innej szansy, żeby je w tej chwili rozdzielać, bo one są po prostu tak sobie zakochane i ten wrócił do tej dziury do niego. No pewnie, no to ja... Stwierdził, że on nie chce być bez swojego brata. To chłopaki czy dziewczyny? Wie pani co, to już jest taki wiek, że trudno stwierdzić. Wydaje mi się, że to są chłopaki, ale ja tak niedokładnie te dziurki tam jestem w stanie policzyć. Panie Krzysztofie, proszę się nie rozłączać, dobrze? Dobrze. Proszę się nie rozłączać, bo musimy zrobić małą przerwę i za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. To jest powtórka. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Zapraszam i mam nadzieję, że pan Krzysztof nie rozłączył się z nami. Wracamy do rozmowy, panie Krzysztofie. Apelujemy o to, żeby ktoś, kto ma serce normalne i może przyjąć do domu dwa cudowne kociaki, prawdopodobnie dwóch chłopaków, zgłosił się pod numer telefonu i tu proszę podać. 501 12 77 69. Pani Doroto, ja od razu powiem, że gdzieś w granicach województwa mazowieckiego jestem w stanie te koty dowieźć. Jeśli ktoś na przykład to tym lepiej. Tak, jeśli ktoś nie dysponuje, jest, nie wiem, no, Radom trochę daleko od Płocka, ale tutaj najbliższe okolice w granicach 100 paru kilometrów nie widzę najmniejszego problemu. To będą takie koty telekomunikacyjne, może jakaś telekomunikacja by się tym zajęła, bo to z tej studzienki wyjęte. Dajemy oczywiście jakąś wyprawkę, małą kuwetę, którą wczoraj od razu dostaliśmy w jednym ze sklepów, jak się ludzie dowiedzieli o tym, że coś takiego się wydarzyło. Trochę karmy dla takich małych kotów.
My po prostu nie mamy warunków takich już... Ja rozumiem, absolutnie to rozumiem. Tak. Zwierząt. Natomiast te dzieciaki zasługują naprawdę na fajny dom, strasznie się kochają, przez cały czas są razem, w ogóle się nie, jeśli odchodzą od siebie, to tylko kawałek, ale wracają później i śpią przytulone, więc na pewno nie można by ich teraz ruszać. Ja myślę, że w ogóle nie trzeba rozdzielać, ja też mam takich dwóch węzwałów znalezionych wtedy, kiedy ledwo co łaziło, to jeszcze były bardzo malutkie. I też są takie dwa Michały w moim domu. My zauważyliśmy z doświadczenia, że jeden kot w domu się nudzi, dwa koty to już mają zabawę, jak są trzy, to w ogóle już człowiek nie jest im do niczego potrzebny, a jak są cztery koty, to właściwie tylko należy je karmić, bo one sobie doskonale dają radę same. Przy pięciu kotach to tak jak właściwie nie byłoby żadnego kota w domu, bo w ogóle nie są absorbujące, więc... No ja mam 10 w porywach, czasem 11, więc... No w porywach też mieliśmy tyle kotów, ale one w sposób naturalny odchodzą. Tak. Strasznie dziękuję, mam nadzieję, dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, i w ogóle dziękuję, że państwo jesteście w Płocku, bo przynajmniej populacja kocia będzie bezpieczniejsza. Także wielkie dzięki. Staram się, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. A teraz witamy Warszawę, dzwoni pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, kłaniam się pani doktor pięknie. Ja tak może zacznę a propos tych kotów księgarzy. Otóż znam księgarnię, w której są dwa koty na ulicy Francuskiej. Też witają tam, wygrzewają się na słońcu, bo mają od godziny. Wspaniale. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry zwyczaj. Świetnie by było, gdyby było więcej takich miejsc, gdzie są koty. Duże kocury, fajne, miłe, sympatyczne. Wszyscy ich podziwiają na Saskiej Kępie, są znane. Ale a propos jeszcze pani Moniki. Właśnie dzisiaj o 12 jadę na następny spacer, co by z palucha zabrać jednego pieska. A ojej, tak panie Andrzeju, myślę, jak ja się cieszę ogromnie. Dwa, proszę wziąć dwa. Naprawdę cudownie i cudownie, że pan zadzwonił. Proszę państwa... Dlaczego nikt nie chce naśladować takich ludzi jak pan Andrzej? O, jak się cieszę, że pan zadzwonił. Spadnie mi kamień z serca, że przynajmniej... Przepraszam. No cóż, już po pierwszych spacerach jesteśmy. Mamy ogródek, mamy miejsce, żeby właśnie te dwa psy były. I potężna dyskusja wczoraj była w domu. Tak. Odnośnie właśnie tych kocurów. Znaczy nie kocurów, przepraszam, piesków, bo niestety odeszły nam dwa pieski w przeciągu półtora roku. Tak. Chłopak, owczarek belgijski. A Sunię musieliśmy, bo była już tak widulka schorowana, że musieliśmy uśpić ją i zawsze mi łezka leci. Jak... Oczywiście. Także panie Andrzeju, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej. I chcę powiedzieć, że ten, kto nie ma ogrodu, to nie jest przeciw wskazanie do posiadania psa. Naprawdę. Nie o to chodzi, ale tak. One wtedy się czują bardziej... Nie, no jest cudownie, jak jest ogród, bo to jest po prostu wygodniej. Jest fajniej. Musimy tylko sprawdzić po prostu, co suczka podobna do owczarka alzackiego, czy będzie tolerowała, bo jest troszeczkę dominująca, drugą suńkę, która wygląda jak wyrośnięte Shih Tzu, tej rasy, albo mniejszy pon. No wszystko, czarna, to jak wygląda, to nieważne. Jest po prostu, wskoczyła mi na kolana i się zakochałem. Cudownie i pozdrawiam najserdeczniej obie suczki również. Ja bardzo dziękuję za tak sympatyczną audycję. Często mam dyżury w niedzielę, więc zawsze panią doktor słucham. Bardzo mi miło od razu zawczasu pozdrawiam na każdy czas słuchania. Także do usłyszenia, panie Andrzeju. Pozdrawiam również i panią Monikę też. No pewnie panią Monikę zawsze pozdrawiamy, bo gdyby nie pani Monika, to nie udałoby się adoptować bardzo wielu psów ze schroniska na paluchu. No na pewno. Ona jest bardzo miłą osobą i potrafi określić charakter psa. No tą sunię owczarko podobną, ona jest troszeczkę zagubiona, ona się źle czuje, bo ona jest od niedawna w schronisku, no więc trzeba jej pomóc troszkę. No pewnie, że tak. Trzeba pomóc i trzeba mieć dużo cierpliwości i nie mieć oczekiwań. Wtedy wszystko jest łatwe. Jeszcze raz pozdrawiam i bardzo dziękuję za takie audycje. Ja bardzo dziękuję. I opowiadania. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. I dalej Warszawa. Jest z nami pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry.
Takie mam pytanie. Przybłąkała się do nas koteczka, była jeszcze mała, ważyła poniżej kilograma. Tak. No i kiedy troszkę podrosła, zawieźliśmy ją do lekarza do sterylizacji. Lekarz ją otworzył, jak to się mówi, i okazuje się, że już była wysterylizowana. Sam był zdziwiony, bo nie było żadnych blizn i stwierdził, że istnieje jakaś metoda hakowa, którą się stosuje u bardzo małych kotów. Czy coś pani na ten temat tak, wie? Tak, bardzo niedobrze jest, to są takie mody. I jest ten sposób kastracji polega, znaczy wziął się z kastracji nieszczęsnych świń, loch, gdzie nacięcie robiło się z boku i takim hakiem wyciąga się jajnik i to jest usuwanie tylko jajników z bocznego cięcia. To nie jest dobre. To przychodzą mody, potem jak wiadomo, znowu to odchodzi, bo się okazuje, że to, co jest lepsze, jest wrogiem dobrego i stara, dobra metoda cięcia w linii białej pośrodku brzucha i usuwania całego narządu, ponieważ zostawianie macicy wtedy, kiedy jest już niepotrzebna, jest bezsensem i trzeba usunąć jajniki i macicę, jest najlepszym, najzdrowszym sposobem. No to jest ta metoda, o której pan wspomina, no, takimi falami sinusoidą wraca i potem się okazuje, że jednak nie jest dobra, a potem ktoś znowu wpada na to i taki, no i tak jest właśnie. No właśnie, tylko ciekawa historia, skąd ten kot się u nas na podwórku wziął. Ktoś wyrzucił. Ale to przedtem by go kastrował? No, widocznie tak. Może komuś uciekła. No w każdym razie kotka bardzo fajna, wskoczyła pani za pierwszym razem na kolankę i od razu zrobiła kubkę, także się akurat to przywitała. Nie było najfajniejsze, ale cieszę się, że pani się tym nie zraziła. Nie, to było bardzo urocze dla nas. Nie, myślę, że to ja bym nie chciała wcale. No tak się zdarzyło. No dobra, to dziękuję w takim razie. Dziękuję panie Adamie, pozdrawiam. A my witamy Pruszków i panią Joannę. Dzień dobry pani Joanno. Dzień dobry, szybciutko o gratulacjach, podziękowaniach i tym, że się cieszę i do rzeczy. Ja też się bardzo cieszę, dziękuję. Mam psa ze schroniska, już w tej chwili 8-letniego. Zawsze, jak to weterynarz nazywał, miał ADHD. Był prowadzony bezstresowo, nigdy nie dostał klapsa. Natomiast nasz olbrzymi problem z nim, z którym sobie nie radzimy, jedyny, to, że atakuje koty. Mieszkamy w domu z ogródkiem i atakuje wszystkie koty, które my nie mamy kota, które się nam pojawiają w ogródku. Czy jest na to jakiś sposób? Nacisnąć zielony guzik. Przepraszam. Po pierwsze, sposób nie da się podać sposobu. Można by było, gdyby on był automatycznym pieskiem mechanicznym, tak. Prawda? Natomiast psychika zwierząt jest tak samo skomplikowana jak psychika ludzka i na podstawie opowieści telefonicznej na pewno sposobu się nie znajdzie. Są takie psy, u których nie ma na to sposobu. Są takie. Przede wszystkim te, które kiedyś szczuto na koty, które były nauczone gonienia kotów i robienia im krzywdy. Nigdy nie było. Przepraszam, od razu powiem. On był wzięty ze schroniska jako szczeniak 4-6-tygodniowy. Nie, no to nikt go nigdy nie szczuł na koty. Tak. Natomiast... Kochał koty początkowo. Bardzo się do nich łasił. Cieszył się na ich widok. Natomiast jak troszeczkę podrósł, może coś się zadziało. Zaczął je potwornie atakować. Bardzo możliwe, że kot go pobił i podrapał. Bardzo możliwe, że spotkał jakiegoś kota w ogródku, który po prostu mu przylał i on w tym momencie powiedział, o koty, chyba was nie lubię. Jeżeli pies nabierze takiego nawyku, bo trzeba pamiętać, że pies jest łowcą. Pies goni każdego, kto ucieka. Większość psów goni kota, dlatego że kot ucieka. Jak kot przestaje uciekać, to przestaje go gonić. Natomiast jeżeli on ma mordercze instynkty, jeżeli pani widzi, że on goni w konkretnym celu, no to wtedy no, trudna sprawa. Naprawdę nie jestem w stanie tego ocenić przez telefon, nawet nie znając psa w ogóle, prawda? Więc tu... Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jak on te koty goni. Czy on kiedyś złapał kota i pogryzł, zrobił jakiemuś kotu krzywdę? Tak, zdarzyło się tak. Po prostu trzeba starać się, żeby koty państwa nie odwiedzały i nie ryzykować zdrowia i życia żadnego kota. Ja uważam, że jeżeli ma się psa, który jest psem na koty, po prostu trzeba zapomnieć o kotach na czas, kiedy ten pies będzie żył. Proszę
muszę powiedzieć, jakaś, ktoś kiedyś mówił w internecie o metodach awersyjnych. Czy to w ogóle ma sens? Nie, proszę pani, nie ma sensu, dlatego że trzeba pamiętać, że nawet jeśli spowodujemy to, że pod wpływem naszych niechęci, znaczy okazywania niechęci i naszych działań na poskromienie takich instynktów u psa, pies, w nim się nagle coś obudzi, coś przypomni, pani przy tym nie będzie i to będzie, i będzie to dla kota tragiczna sytuacja. Ja uważam, że naprawdę nie musi być tak, że musimy mieć psa i kota. Nie musi być tak. My nie mamy kota. Tak, więc nie, może to weźmy drugiego psa.